Mieszkańcy fragmentu ulic Nowowiejskiej i Jasnej przez całą zimę nie mieli odśnieżanej drogi przy swoich domach. Niemal każda próba dojechania lub wyjechania z własnego domu kończyła się ugrzęźnięciem w śniegu albo urwaniem kołpaku. Gmina Pługu nie wysłała, bo twierdzi, że to nie jej droga, a nadleśnictwa. Prawda okazuje się jeszcze inna. Ta droga tak naprawdę nie istnieje. Nie ma jej na żadnej mapie. W zasadzie jest terenem leśnym, a nigdzie nie ma obowiązku odśnieżania takiego terenu. Mieszkańcy mają dwa wyjścia. Albo chwycić za łopatę, albo nie wyjeżdżać autem z garażu przez całą zimę. Choćby chciał do kościoła iść, to nie ma jak przejść. W zeszłym roku to było mówione, że studzienki były wysoko i zrywają się studzienki. Ale kto te studzienki robił? Przecież to nie ludzie robili sami, tylko kanalizacja robiła. Tak? Tutaj już drogi nie ma żadnej, no bo nie wiadomo, czy to jest leśna, czy gminna. I nie ma kto drogi zrobić. Interweniowali ludzie, gdzie, jak tylko. No ale nie ma do. Mieszkańcy Podgrabia za odśnieżenie dróg musieli sobie zapłacić sami. Na kilku ulicach ciągle nie ma asfaltu, więc na taką drogę pług opłacany przez gminę nie przyjedzie, bo ponoć na nieutwardzonej się nie da. Magistrat mówi, że zrobi asfalt, jak zakończą się budowy domów. A wiele firm budowlanych twierdzi, że nie dowiezie materiału, jak nie będzie porządnej drogi. Kończy się też cierpliwość mieszkańców osiedla Młodych. Parkowanie na osiedlowych ulicach to prawdziwy test na zręczność i precyzję. Magistrat broni się, że zalegający na parkingach śnieg nie jest usuwany przez pługi, bo z reguły stoją na nim samochody. Kierowcy twierdzą, że wystarczyło powiadomić ich, że będzie odśnieżanie parkingów, a zostawiliby na ten czas swoje auta poza osiedlem. Niestety i w tym przypadku brakło inicjatywy. Niemal perfekcyjnie odśnieżony został parking przy cmentarzu. Niemal, bo tylko do połowy. Zastanawialiśmy się, czy stojące tam auto było przyczyną, czy też pretekstem do tego, żeby parkingu w całości nie odśnieżyć. Emilia Kotniusz-Górka, Przegląd Olkuski Live.